To nagrywa live'a! Dzień dobry, witamy. Kupę, proszę cię. Lotniska? Ach, ta, 6 rano. Która? Nie. Przepraszam, która godzina teraz? Wejdź, Kajwy. Udało się dojechać taką rezydencję, tak, apartamenty. Nie, to śpimy w piwnicy, ale właśnie znaleźliśmy garaż. Tu są buty, to trzeba będzie do narciarni zanieść. No to może to ja z tym jadę. Może być. A, z wypożyczalni mamy takiego Seatka Leona. Nawet dał radę, trochę ciasny, nie mogliśmy się spakować. O, narty tak w środku leżą. Ostrożnie, żeby tu nie porozwalać. Zanieśmy narty, rozpakujemy. Potem zrobimy taki mały tur pochodzony. Pasta, pasta, magi, magi, pasta, pasta. Spaghetti bolognese, to di pinzolo. Mleko, chrupki, makaron, bolognese. I będzie drużyna majonezowa. Normalne mleko weź. O, zrobimy sobie hot doga, zrobimy sobie wurstel, sobie zrobimy. Witamy, witamy z Madonny. Pierwszy dzień na stoku. Pierwszy dzień awantur i kłótni i zmuszania załogi do wybrania się na narty. Ale damy radę. Tak sobie mieszkamy w hotelu. Tutaj jest wyciąg, czy widać? O, tu się, tutaj jest gondola, więc właściwie pieszo z hotelu, pieszo. Hotel ma podziemny parking, tu się wjeżdża dokładnie pod naszym pokojem, więc też fajnie. Narty tam stawiliśmy. Samo miasteczko Madonna jest tutaj w dole. A w górach już słońce na szczytach. O. Zimno, wpuść mnie! A pokój też, taki właściwie apartament, to jest nawet hotel. To jest taki rezydencja, basen? Czyli apartament. Bo my mamy bardzo fajny basen, mamy... na którym ja byłem i tylko mama, bo ten... Daj mi to na chwilę. No, nie, bo grubas na odwrocie, który to nagrywa. I ta kobita jeszcze nie byli, aha, bo są zbyt leniwi, żeby ruszyć zadek. No i... Bela! No i zresztą... Nazwał mnie leniem. Ale ma rację, nie ma racji? Ciebie też nazwał leniem. No i dlatego... Też ma rację, tak, i dlatego dzisiaj weźmiemy tego pana, żeby schudł trochę na basen, bo wczoraj przepłynęliśmy około 500 metrów, 510... No, nie, to było tak chyba wieczorem rekreacyjnie. 510 metrów, no rekreacyjne, około 140-130 kalorii. Aha. Mało, no, bardzo. Taki apartamencik, tutaj taki living room. Dwie sypialnie połączone takimi przesuwnymi drzwiami. Tam jest dodatkowe tutaj, łóżko. Tutaj można wysunąć jeszcze jedno, ale nie będę, bo To jest dla 5 osób, można powiedzieć. Tu jest taki pokój. Tu można zamknąć i można tutaj... zamknąć i tutaj tak zwany master bedroom, czyli dwuosobowa sypialnia. Tu też można zamknąć. Z której można przejść tutaj do takiego aneksu kuchennego. A z aneksu kuchennego można przejść do takiej całkiem ładnej łazienki, gdzie tutaj się też zawodnik szykuje, bo zawodnik w różu się szykuje. Całkiem porządnie. A nagrywałeś już, że nam polecam. A w czasie lotu zalało nam czymś torbę z zewnątrz. Trochę ją wyprałam, ale nie sprawa się do końca. Trzeba będzie zrobić powtórkę. No i tak wygląda mniej więcej nasz apartament. Jest tam pani gotowa? Ja jeszcze nie. Tutaj mamy jeszcze dużo szaf.
Szafek i taki tam. Tak. Jest nawet. Do przechowania. Nie ma zmywarki, ale tu jest na przykład lodówka. Płyta. Można jakieś śniadanko. No tutaj jest kosz. Zrobić. O. Całkiem przestronny pokój. No tutaj bardzo dużo miejsca do siedzenia jest. Wygodne też stanowisko, tak. Tutaj taki laptop klap mamy. No tam jest telewizor też. TV, phone. O, a tak wygląda plan tego, jakby nazwijmy środka. No, my się znajdujemy dokładnie teraz tutaj. Tutaj się znajdujemy. 237 pod nami Perkins. Tutaj jest. I tu nasza narciarnia, a z tych obiektów jest... Trochę jest. Tu jest basen, tu jest ten główny, jesteśmy tu, a tu jest... A tu jest kociąg. Więc musimy przejść o tyle. Tu, jest nasze, tu są nasze narty. No to jest narciarnia, musimy przejść. My już wiemy, jak my przecież tam chodzimy. No dobra, to zbieramy się po prostu. I jedziemy! Zapakowaliśmy się, Nela, pełna radości. Typowego dla siebie marudzenia i zniechęcenia i w ogóle ogólnego wstrętu do świata. Nie, bo takie tylko nie zakładać w ogóle. Jeżdżam tutaj na dziko, jak mają to wyzwanie. Też bym chciał tu jeździć na dziko pod gondolką. Ty chcesz na dziko pod gondolką? Ty to jesteś, bracie. A ja bym chciała coś pod gondolką. Neli marzenie, nie jeździć na nartach. Największe marzenie Neli na nart, to nie jeździć na nartach. Ale widok! Tam. Marzenie Kaja? Tak, za tobą! Więcej, jak najszybciej. Przed nami. Jedziemy dzisiaj na Grestę. Najpierw na Grestę, potem na Prada Lago sobie pojedziemy na drugą stronę. A potem zobaczymy. I tak, tam jest takie fajne miejscowe. Akurat tam na południe trzeba dojechać na Opalanko. No, tak, super jest. Załadowani. Jest także super straszna trasa. Bez rękawiczek, nawet jest na ciepło. Gogle dla Neli, bo chciałem mieć ciemne, ja sobie tylko w okularach. Lubię taką pogodę właśnie. Nie jest plucha, tak, nie ma takiej kaszy, nie płynie. Ale trzyma jakby śnieg, ale nie przewiewa takim. Strasznie. Idealny warunek. Tutaj na pewno nie zaczyna się jechać, tylko tu można pojechać. Tu można. Ale jechałem bardzo dobrze. Chodźcie na Nela. To jest auto, bo jest wynajęte auto. Nela. Świetnie, Nela. Świetnie. Proszę się zamknijcie. Nie wiem, a to tutaj takie to eska. To eska to są te łatwe. No. Chyba.
Nie, tam jest głęboki śnieg, nie przejedzie się. Musimy już do końca. Pojedli. Zupki poszły. Schnitzel, pasta. Chwila relaksu na dworze. Cały czas słońce. To sobie daj mi jeszcze łyka. My sobie troszkę odpoczywamy. Planujemy. Jesteśmy tutaj. Dotychczas jeździliśmy tutaj. Może teraz pojeździmy bardziej tu. Potem pracujemy dokładnie tuż obok tego wyciągu. W zasadzie z buta bezpośrednio na wyciąg. Cały rejon wygląda tak. Rok temu nocowaliśmy tutaj. Dokładnie tu też na Rostaku. Bardziej jeździliśmy tej części, tu też byliśmy. W tym roku od tej strony atakujemy. Gdzie jedziemy? Jedziemy szybko pod gondolkę? Dobra, jedziemy pod gondolkę. Jak mi jechać? No to po drugiej, po przerwie pojedziemy w tamtą stronę. No dobra. Jedziemy, zrobimy przerwę i to potem pojedziemy. Wjeżdżamy pod gondolkę, wjeżdżamy i robimy przerwę, tak? Tak. No to pod gondolkę. Rozdzieliliśmy tą trasę, wjechaliśmy tam z Grystę. Planu tak, żeby pojechać tam. Ela tu czeka, ale nie wiem gdzie i tutaj. Pojechali gdzieś poza trasą bokiem i nie wiem gdzie ich to doprowadziło, szczerze mówiąc. Poczekamy chwilę, to się pewnie spiszemy. Tam się jedzie do gondoli albo do takiego krzesła, a my chcemy się tutaj teraz przedostać na drugą stronę. Słońce genialna pogoda dzisiaj. No nie widzę ich. O, czyżby tam ktoś nie jechał? Coś mi tam... Nie, jeszcze nie. Zobaczymy co tam mówi. Buongiorno. Buongiorno. Come stai? Fiaty 500 z takimi gąsienicami. Dojechała aż tutaj na samą górę. A tam wszędzie były góry, mama narzekała.
I zakładałaś jeszcze? O, powróciliśmy z nartek. I teraz każdy robi to, co lubi najbardziej. Czyli Nela siedzi z telefonem pod kołdrą. Nela! Nela śpi. Nela śpi. Swój bałaganie. Mama na słońcu. Ja też sobie wyjdę na słońce. Jakiś mi leżak chyba zajął. Zabiega końca, pierwszy dzień. Serę to oglądam. Czego Nela powie? Pierwszy dzień tortur Nela powie. No. Kaj ja powie... już nie idę nigdzie. Nigdzie! Kaj powie pierwszy dzień? Super jazdy? Tak. Tak jest. Idziemy jeszcze na mały spacerem tutaj. A klucze, nie potrzebuję kluczy, wyjdziemy przez recepcję. No pewnie. Okay. No, a hotel wygląda tak, że no, takie apartamenty. Tutaj. Apartamenty z taką, każdy z małą kuchnią, więc sobie można śniadanko, kolację samemu zrobić, bez łażenia po knajpach. Jest winda, akurat mamy windę, to pojedziemy windą. Jesteśmy na drugim piętrze, idziemy na pierwszy. O proszę, można zamówić sobie chlebek. Idziemy teraz tam. No. Zatem. Na drobny spacer wieczorny. Kompleks składa się z kilku takich budynków. Czerwony, zielony, żółty, niebieski. Tu jest wyciąg. Jesteśmy w zielonym. Na drugie wejście do garażu i narciarni. To jest taki korytarz, który łączy wszystkie te budynki i prowadzi do recepcji, restauracji i fitnessu. Fitnessu, wellnessu. O proszę. Jest bar. A my jako niepijący nie zaznajemy takich przyjemności, czy ktoś powiedział, atrakcji innych. No właśnie, wracają na sceną. Mogliby się ubrać. Trzeba by zapytać, czy to trzeba sobie na przykład zamówić saunę. Restauracja. Tutaj bar, pusty, nikt nie siedzi. Tutaj nie ma, zobaczymy basen. Ale tu poczekaj, jest mieszana sala, tak? Tam jest basen. Zmieścimy się. O, pogodę mamy taką. Dominika, czyli niedziela, Luneli, czyli poniedziałek. Martedi, czyli... Wtorek. Lepsza. Jutro jest Dominika. Teraz o tej godzinie jest sporo ludzi. Bo wszyscy przychodzą wieczorem, a nie przychodzą po nocy. No idziemy na spacerek. No dworze rzeźko, ale wielkiego mrozu nie ma. Zobaczymy, czy znajdziemy. O, tutaj jest taka strefa jeszcze. Tutaj się siedzi. Tu się siedzi i się robi selfiki albo te instastory. Tam jak widzisz, siedzi jakaś laseczka i robi sobie instastory. Nie, bo matki przychodzą z dziećmi. Matkom się nie chce pływać i siedzą, a dzieci tam odpływają. No, idziemy się przejść.